serdecznie na uroczystej Akademii Poświęconej Pamięci generała Kazimierza Pulaskiego. Bardzo proszę teraz naszą Weronikę Waluś o odśpiewanie hymnów państwowych. Serca, daj ufność Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły, wzbudź w narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy się stali zdolni własnymi rękami wzajemną solidarnością
służbie Twojego krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie. Wybaw nas od głodu, nędzy, wojny, obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze tej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, byśmy po przyjęciu w pokorze Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła, Królowi Polski, pozostawali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen. Wszystkim zmarłym w obronie Ojczyzny wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bóg zapłać. Teraz poproszę prezesa Związku Batala Józefa Ćkowskiego. Witam wszystkich zebranych bardzo serdecznie. Jak co roku spotykamy się w tym czasie, aby uczcić pamięć i honor generała Kazimierza Pułaskiego, bohatera dwóch narodów, Polski i Ameryki. Cieszy mnie fakt, że odbywa się to w domu Potalan w Góralskiej Chałupie, gdzie mamy po pierwsze generała Pułaskiego. Jak co roku jest z nami młodzież i harcerze ze Szkoły Polskiej imienia księdza Stanisława Olewińskiego. To bardzo dobrze. Razem my dorośli, bardziej doświadczeni, ci młodzi, pełni ideałów, ludzie, wspólnie będziemy uczestniczyć w tej lekcji historii z patriotyzmu. My będziemy się uczyć od nich, a oni od nas. W dzisiejszym świecie jest nam to szczególnie potrzebne. Jeszcze raz witam, dziękuję za przybycie, oddaję głos prowadzącym, nasza wiceprezeska Zofia Ustupska-Bobak i Zdzisław Dobula. Dziękuję. Serdecznie witam w gościnnych progach Domu Podhalan, siedziby Związku Podhalan, wszystkich uczestników dzisiejszej patriotycznej uroczystości w dniu, w którym oddajemy hołd bohaterowi Polski i Stanów Zjednoczonych, generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu. Przybyłem tu, aby zaryzykować wszystko dla wolności Ameryki. Tak pisał w liście do Kongresu Stanów Zjednoczonych generał Kazimierz Pułaski, występując o nominację do armii amerykańskiej. Generał Pułaski już w tym czasie był bohaterem narodowym w Polsce, sławę i bohaterstwo zyskał w walce z carską Rosją. Zmuszony do opuszczenia Polski, oferuje swoje usługi armii kontynentalnej Stanów Zjednoczonych. Dzięki generałowi George Washingtonowi Kazimierz Pułaski został mianowany generałem brygady i pierwszym komandorem kawalerii amerykańskiej, otrzymując przydomek ojca kawalerii amerykańskiej. Generał Kazimierz Pułaski zmarł w wyniku odniesionych ran w bitwie pod Savannah w październiku 1779 roku. Jego odwaga i poświęcenie były przykładem dla Polaków i Amerykanów, którzy w duchu umiłowania wolności i niepodległości walczyli i stworzyli Stany Zjednoczone. Pierwszy dzień Pułaskiego w Stanach Zjednoczonych obchodzono w dniu 11 października 1929 roku na mocy proklamacji wydanej przez ówczesnego prezydenta USA Huberta Hoovera. W stanie Illinois od roku 1977 roku obchodzony jest Dzień Kazimierza Pułaskiego w pierwszy poniedziałek marca. Również my, Podhalanie w Chicago, w
tym czasie od 1993 roku oddajemy hołd, czcimy pamięć bohatera polsko-amerykańskiego specjalnej akademii zakończonej złożeniem wieńca i kwiatów pod pomnikiem po pierwszym generała Kazimierza Pułaskiego, który znajduje się w ogrodach domu pod halą. Dziękuję. Serdecznie witamy gości. Konsul Rzeczypospolitej w Chicago Jerzy Zimny. Andrzej Gendłek, dyrektor Krajowej Kongresu Polonii, były prezes Związku Podhala. Bogdan Strumiński, wiceprezes i prezes Koła Solidarności, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois, prezes Koła Solidarności. Wiceprezes. Jan Kopeć, prezes Związku Klubów Polskich. Maria Majchrowska, wiceprezes Związku Klubów Polskich, odpowiedzialna za komitet na Pińsku. Per Michalski, były asystent biura skarbnika z powiatu Kół, Marii Paweł. Iwona Bożyk, Muzeum Polskie w Ameryce, kierownik biblioteki. Bogdan Horoszewski, kapitan uczestnik Powstania Warszawskiego, zgrupowanie Chrobry 2. Zygmunt Goliński, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, placówki 90. Anna Kokoszka, prezeska Korpusu Pomocniczego PAN przy placówce 2 i była komisarka Okręgu 12 Związku Narodowego Polskiego, prezeska grupy 29-27 grupy Wierność Związku Narodowego Polskiego wraz z zarządem. Jolanta Wiśnicki z Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, asystent vice president, menadżer oddziału w Bridgeview. Lech Kubera, przewodniczący budowy pomnika generała Kazimierza Pułaskiego. Polską szkołę prałata Stanisława Holewińskiego w Chicago reprezentują wicedyrektor i opiekun harcerstwa magister Wiktoria Boku. Przedstawiciele zarządu rodziców, zruchy i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego działającego przy naszej szkole. Przygotowali oni program patriotyczno-muzyczny pod kierownictwem pani Barbary Poniatowskiej-Ciepiela, kierownika zespołu artystycznego Związku Harcerstwa Polskiego Wichry oraz kierownika muzycznego Związku Harcerstwa Polskiego pani Anny Leśniakowskiej. Kupcowa kupca Tatry, harcmistrz brata Niebrugę Podorowska oraz kupcowego kupca Warta, harcmistrza Zygmunta Figiel.
Witam byłych prezesów Związku Podhala, Stanisława Zagatę, były prezes Związku Podhala, przewodniczący prezydium Komitetu Edukacji Związku Podhala oraz byłych zarządów Janina Leśnicki, wiceprezeska, Franciszek Mirański, marszałek i Józef Pępek, chorąży. Witam Stanisława Wróbę, przewodniczącego Komisji Funduszu Renowacji Domu Podhala. Szkółkę Pieśni i Tańca przy Zarządzie Głównym Związku Podhala pod kierownictwem Bożeny Mąka i Andrzejem Nędza instruktorem. Witam Zarząd Związku Podhala w Północnej Ameryce. Prezes Józef Cikowski. Wiceprezeska Zofia Bobak. Wiceprezes do spraw kultury Zdzisław Dorula. Chorąży Józef Czystyniak. Korespondent Związku Podhala Anna Zalińska i oczywiście fotograf. Witam prezesów, dyrektorów, przedstawicieli kół Związku Podhala, Poczty Sztandarowej. Witam Ireniasza Jarzębowicz, Polsko-Amerykańska Telewizja. Radio na Góralską Nutę, Andrzej Gendłek. Witam wszystkich. Może kogoś jeszcze pominęłam, bo doszli później. To jeszcze później zaproszę, powitam. Witam Jana Mynarski, Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza. A teraz poproszę konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, Jerzy Zimny. Państwo, wszystkich chciałem bardzo serdecznie powitać, a nade wszystko chciałem podziękować za zaproszenie, jakie Związek przekazał do konsulatu i stąd moja obecność. Bardzo się cieszę, że akurat nie przypadło w udziale gościć u Państwa. I chciałem podzielić się taką refleksją, która w związku z obchodzonym eventem nasuwa się. Może tych refleksji będzie nawet więcej niż jedna. Chcę pogratulować ogromnej przezorności, jaką organizatorzy wykazali się, wybierając dzisiejszą datę na zorganizowanie tego spotkania. Wśród biografów generała Pułaskiego istniał do niedawna spór, kiedy się urodził. Czy 4, czy 6 marca. Państwo wybraliście 5, więc stanęliście po środku. Prawda jest taka, że lata 80., końcówka lat 80. XX wieku przyniosła obfite wyniki badań archiwów Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. I okazało się, że to, co dotychczas biografowie o Kazimierzu Puławskim mówili, że urodził się 6 i urodził się w Warce, a wieści te również przypominał jego prawnuk, który był jego pierwszym biografem, okazały się chybione. Mianowicie archiwa, wszystkie księgi, w których zapisywane były chrzty w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, świadczą o tym, że Kazimierz Puławski urodził się 6 marca. I urodził się nie w Warce, a w Warszawie, ponieważ Puławscy mieli wówczas
pałacyk u zbiegu Nowego Światu i dzisiejszej Wareckiej. To jest na wysokości mniej więcej numeru 53. Dziś, gdybyśmy chcieli przejść. Ale to tylko tak na marginesie wspominam o celności doboru daty, kiedy to właśnie organizatorzy wybrali pośrednio, piątego. I bardzo dobrze. Druga refleksja to to, jak my w swojej świadomości lokujemy Kazimierza Płaskiego. Trzeba zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. W 1772 roku przestała istnieć Polska. Rozpoczął się ponad 123-letni okres zaborów. Musimy też pamiętać, kim był Płaski. Płaski był jednym z inicjatorów Konfederacji Barskiej, drugim marszałkiem również. I nagle w sytuacji, kiedy przychodzi zaborca rosyjski, ten człowiek nie ma co ze sobą zrobić. Nawet próbując ukryć się czy emigrować do Turcji, która, jak Państwo wiecie, nigdy nie zaakceptowała i nigdy nie pogodziła się z rozbiorami polskimi, zawsze, kiedy wymieniana była Polska, to było tradycyjne stwierdzenie: poseł z Lechistanu nie przybył, ale ten Lechistan zawsze tam był w pamięci. I to jest bodaj jedyny kraj, z którym Polska ma ponad 600-letnie stosunki dyplomatyczne, nigdy nie przerwane. To bardzo ważne i o tym warto pamiętać. Więc nawet ta Turcja została zmuszona do tego, żeby wydalić ze swojego kraju Kazimierza Płaskiego. Znajduje się potem nielegalnie w Paryżu, gdzie spotyka się z Benjaminem Franklinem, który w sławnym liście z 1777 roku do Jerzego Waszyngtona pisze o przydatności hrabiego Płaskiego, znanego i znakomitego oficera, którego sława na całą Europę już była wówczas rozgłoszona. Pamiętajmy, że Płaski był wtedy bardzo młodym człowiekiem jeszcze, a już miał poważne osiągnięcia w dziedzinie militarnej. Był uznanym autorytetem wojskowym, pomimo młodego wieku. I ta sława dociera, potwierdzona jakby przez Franklina, do Jerzego Waszyngtona, który zaprasza, o czym była mowa w tej krótkiej historii przedstawionej przez panią prezes, do przyjazdu do Ameryki. I okazuje się, że jest zbieżność losów. Losów tych wszystkich, którzy uchodzili z Polski i docierali do tej Ameryki i w tej Ameryce odnosili sukcesy, tak jak Państwo odnosicie te sukcesy. Innym podłożem był fakt wyjazdu Płaskiego z Polski. Innym, bo tam decydowały przede wszystkim te ugrupowania polityczne. A jednocześnie chęć walki. Nie mogę walczyć o Polskę, bo o Polskę się nie da walczyć dzisiaj w Europie. To przynajmniej ten drugi człon naszego ciągłego zawołania za naszą i waszą wolność. Więc skierował, że tak powiem, swoje siły do walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych. I ta refleksja o zbieżności losów państwa, zbieżności losów z tymi, którzy uosobieni są dzisiaj w osobie Płaskiego, to pokazuje, jak Polacy wszędzie są w stanie dać sobie radę. Mało tego, przynoszą również i budują również pomyślność innych narodów. I mam nadzieję, że ta satysfakcja Państwa do końca wypełnia i jesteście radzi temu, że będąc Polakami, macie również szansę i to się dzieje praktycznie i budujecie również drugą swoją ojczyznę Stany Zjednoczone. To na pewno będzie docenione, bo tak jak prezydent Barack Obama, nadając honorowe obywatelstwo w 2009, o ile dobrze pamiętam, nadając honorowe obywatelstwo generałowi Kazimierzowi Płaskiemu, usytuował go wśród zaledwie 7 osób
które w historii Stanów Zjednoczonych tego zaszczytu dostąpiły. To jest niesłychanie ważne. I to też trzeba pamiętać i to trzeba przekazywać innym. Moja trzecia refleksja wiąże się z samym Puławskim i z tym wszystkim, co nas dzisiaj otacza. Wiadomo, że już pod koniec wieku XVIII wielu Polaków znalazło się w Stanach Zjednoczonych. Na to mamy źródła historyczne. Natomiast chyba za mało dbamy o to, żeby obok tak wielkich postaci jak generał Kazimierz Puławski czy generał Tadeusz Kościuszko, za słabo pamiętamy o tych, którzy byli im równolegli w czasie i tak samo jak oni walczyli o te Stany Zjednoczone. I tu jest apel do młodego pokolenia, żeby spróbowało wygrzebać, zwłaszcza w tych rodzinach wielopokoleniowych, wygrzebać gdzieś w pamięci dziadków, a może żyjących jeszcze pradziadków, tych, którzy brali w tym udział i o nich pamiętać. Kiedy dzisiaj pamiętamy o Kazimierzu Puławskim, kiedy przywołujemy pamięć Tadeusza Kościuszki, pamiętajmy, że oni nie byli sami. Było tu wielu Polaków, zasługujących przynajmniej na wspomnienie. Dzieląc się tą refleksją, życzę Państwu, żeby jak najczęściej, jak najbogaciej przeżywać podobne uroczystości. A jednocześnie chcę podziękować w imieniu kierującego konsulatem pana konsula Roberta Prusieckiego za to, że Państwo trwacie w pamięci o Polsce, że kultywujecie tę pamięć i że tę pamięć przekazujecie młodym pokoleniom. Życzę, aby to trwało i byście dalej trwali tak, jak trwacie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy serdecznie konsulowi za przemówienie. Witam Anielę Bartoszek, wieloletnią pracownicę chicagowskich szkół publicznych, Wydziału Nauczania Języków i Kultury, były pedagog szkół publicznych, sobotnik oraz instruktor języka polskiego w Dale College. Pani Bartoszek organizowała w domu pod Halam seminaria pedagogiczne poświęcone generałowi Puławskiemu. Witamy. Proszę Bogdana Strumieńskiego z Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois. Dzień dobry Państwu i ja na samym początku chciałem podziękować i pogratulować wszystkim zarządom i całemu Związkowi Podhalan za tak wspaniałą inicjatywę, za tak wspaniałe i wartościowe przedsięwzięcie historyczne. I cieszy to, że widzimy tutaj bardzo dużo młodzieży, harcerstwo. Napawa to nadzieją, że ta historia nie rozpłynie się gdzieś, chociaż musimy być bardzo czujni, bo proszę zauważyć, że jako stanowe święto inne narodowości zdołały przeforsować, że zostało ono już zdjęte. Było to święto stanowe, a są przesłanki, są podejmowane działania i będą podejmowane w Kongresie, żeby zrobić to świętem narodowym Stanów Zjednoczonych. Na dzień dzisiejszy być może to jest jeszcze w takich jakby dopiero planach, ale będziemy to próbować robić w taki sposób, że spróbujemy zjednoczyć wszystkie siły całej Polonii, wszystkich organizacji. A Kazimierz Puławski był obdarowany talentem dowódczym, ale proszę również zauważyć, że zawsze stawał po stronie walczących o wolność, o sprawiedliwość. Mógł przecież spokojnie jako szlachcic, jako człowiek herbowy, szlachcic z tytułem prawiowskim, mógł się wygodnie gdzieś usadowić i żyć sobie, nie musiał walczyć. Jego duch, jego charakter nie pozwoliłby mu na to i gdziekolwiek się znalazł, czy był w Polsce, czy był tutaj, zawsze stawał po stronie tych,
którym się należał szacunek, którym się należała ta wolność i sprawiedliwość. I jako były działacz Solidarności z Polski chciałem podkreślić, że bardzo sobie cenię wszelkie zasługi, jakie Kazimierz Puławski zdołał przekazać, czy zdołał wylansować tak w Polsce, jak i tutaj. Cześć jego pamięci. Dziękuję bardzo. Poproszę prezesa Związku Klubów Polskich Jana Kopeć. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, kochani, moi przyjaciele, górale, bo Związek Klubów Polskich był z Wami, jest z Wami i będę z Wami, dopóki będę prezesem. Chciałem Wam serdecznie podziękować za zaproszenie i podzielić się. Historię generała znamy. Pan konsul pięknie przedstawił, pan Bogdan pięknie przedstawił. Ja już nie muszę wracać do historii. Ale powinniśmy być dumni, jako my Polacy, że takich bohaterów Polska wychowała i mamy takich. Cześć im pamięci. My będziemy pamiętać o nich, bo dzięki nim jesteśmy tutaj na ziemi Waszyngtona. I musimy to docenić i przekazywać młodzieży my. A młodzież niech przekazuje następnym pokoleniom. To jest prośba. Korzystając, że jestem przy mikrofonie, chciałem Państwu powiedzieć, że jestem przewodniczącym Komitetu Parady Konstytucji 3 Maja. Na pewno Państwo słyszeliście przykre dla mnie wydarzenie, które było we środę. Wybór marszałka parady, który nie doszedł do końca. Tak nasza Polonia szanuje tych, którzy zostali wybrani. Ludzie zasłużeni, którzy naprawdę mają szacunek, że wybrała ich Komitet Parady. Komitet Parady został okrzykany, zdecydowany i jest mi bardzo przykro. Jeżeli mamy taka współpraca na Polonii, to długo nie potrwamy, bo historia idzie w świat. I bądźcie ze mną, bo atakują mnie ze wszystkich stron. Nieprawdą, ale dlaczego prawdy nie powiedzą? Bądźcie ze mną, 7 maja będzie piękna parada, wszystkie przygotowania trwają w dobrym kierunku. I paradę mamy tego roku na ulicy najpiękniejszej w Śródmieściu, na tej ulicy. A trybuna będzie Steak i Madison. Zapraszam wszystkich górali do uczestnictwa. Pokażmy się, że jesteśmy silną Polonią i pokażmy się, że będziemy uczciwymi, prawdziwymi patriotami i Polakami. O to Was bardzo proszę, bądźcie ze mną. Bardzo. Proszę panią Anielę Bartoszek. To tak zostałam wyrwana do odpowiedzi niespodziewanie. Witam serdecznie i zwracam się głównie do młodzieży, do nauczycieli. Z prośbą, aby uczyć o Kazimierzu Puławskim i Tadeuszu Kościuszko. Pracując w szkołach publicznych, pod moim okiem zostały opracowane plany lekcyjne, były rozprowadzone po wszystkich szkołach publicznych, a później, kiedy święto Puławskiego było zagrożone, to ja z grupą rodziców zorganizowanych przez Radę Nauczycieli Polonii pojechaliśmy do Springfield i tam prosiliśmy o utrzymanie tego święta. Udało się wtedy, ale już jestem na emeryturze i zaszły zmiany, święto zostało odebrane. Równocześnie bardzo ważnym człowiekiem, bohaterem dwóch krajów, dwóch kontynentów był Tadeusz Kościuszko, który również walczył o niepodległość Ameryki. I to, że nie obchodzimy jego święta, to może dlatego, że Amerykanom tak trudno było wypowiadać nazwisko. Pracując w Chicago Public Schools, w centralnym biurze
w Departamencie Języków i Kultury. Wkrótce po rozpoczęciu tej pracy zostałam przeniesiona z pracy nauczyciela. Szkoła publiczna imieniem Tadeusza Kościuszki została zmieniona na Rudy Lazano. Nie chcę się wypowiadać na temat tego człowieka, który został zastrzelony, ale pracował przez krótki czas dla majora Dei. Ponieważ jego krewni mieli dosyć dużą siłę polityczną, a rodzice hiszpańsko, Meksykanie przeważnie, bo to tutaj na Wilson, czyli w tej okolicy, gdzie właśnie kościół świętego Alberta jest, który ma być zdemalowany, to właśnie w tej okolicy ta szkoła się znajduje, no właściwie to dalej, bardziej na północ. I byłam w tej szkole, gdyż dyrektor, Amerykanin, też hiszpańskiego pochodzenia, popisywał się przede mną, jak on ładnie mówi po polsku, bo z polskimi chłopakami chodzi do katolickiej polskiej szkoły. Ale gdy tam byłam, to mi serce krwawiło, gdyż tam, gdzie był napis dużymi, złotymi literami na dużym budynku Tadeusz Kościuszko, były różne graffiti i jakieś takie słowa, które niech się nie powtarza. Wreszcie te litery zostały usunięte. Moim marzeniem by było, żeby Polonia była tak mocna, żeby nowa szkoła gdzieś w Chicago dostała właśnie imię Tadeusza Kościuszki. Do tego są potrzebni rodzice, którzy mają duży, decydujący głos na terenie swojej szkoły, ale także politycy i patrioci. I gdybyśmy się tak wzięli w kupkę, że tak powiem, to uważam, że do tego by doszło. Chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić. Tadeusz Kościuszko był tak samo ważnym, a może i ważniejszym. I on, walcząc o niepodległość Ameryki i mieszkając tutaj, zaprzyjaźnił się z Jeffersonem, Tomaszem Jeffersonem, który napisał Deklarację Niepodległości i Konstytucję. Ponieważ ich przyjaźń trwała tak długo, nawet gdy Tadeusz Kościuszko wrócił do Europy, Ameryka z wdzięczności za otrzymaną wolność dała Tadeuszowi Kościuszko nie tylko obywatelstwo, ale połacie ziemi. I ponieważ Kościuszko, będąc na wygnaniu, rozumiał, co to znaczy brak wolności, on w testamencie upoważnił Tomasza Jeffersona, żeby wykonał jego testament. A testament był taki: sprzedać ziemię, która była przyznana Tadeuszowi Kościuszko, a z tych funduszy wykupić całe rodziny murzyńskie i dać im wolność. Więc my Polacy tą wolność nosimy w swojej krwi od wieków. Chyba pamiętacie, jak przyprowadzałam tutaj Amerykanina Dirk Wales, który napisał na moją prośbę książkę pod tytułem Twice a Hero, Tadeusz Kościuszko and Kazimierz Pulaski, Revolutionary War Heroes. Ten pan mi nie mieszka już tutaj, ale bardzo mile wspomina gościnność i to, że mógł tutaj, szczerze mówiąc, robić pierwszą prezentację dla nauczycieli o Tadeuszu Kościuszko. Kochani, szczególnie dzieci i młodzież, bardzo was proszę, powiadomcie waszych rodziców, że do dzisiaj, chociaż już nie pracuję długo w CBS, są plany lekcyjne przygotowane dla nauczycieli od przedszkola do klasy 12.
i wy możecie wejść na internet, wyciągnąć sobie pewne materiały, a potem podzielić się z amerykańskimi kolegami, że o, ulica Pułaski, o, tutaj są wiadomości, kim on był. I pochwalić się, jaki był Tadeusz Kościuszko. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i życzę, żeby te uroczystości dalej się odbywały, bo to już jest 21. Pierwszą zaczęłam z grupą nauczycieli szkół publicznych. Było chyba z 5-6 górali tylko i sztandarów, zresztą to jest udokumentowane. I później rokrocznie pracując w CPS, prawda, organizowałam tu Pulaski Institute Day. Życzę, aby to święto dalej trwało i rozwijało się. Dziękuję. Witam Andrzeja Baraniaka, reportera Radia Deon. Brawo. Poproszę Andrzeja Gętka, dyrektor krajowy na stan Illinois. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Pana Konsula, wszystkich przedstawicieli, Zarząd Główny. No powiem Wam, no i zwłaszcza dzieci, młodzież, harcerze, nauczycieli. Jako prezes Związku Pontalan kilka lat temu apelowałem, żeby więcej tych dzieci było. Jako dyrektor krajowy Kongresu Polonii Amerykańskiej też ciągle apeluję, żeby tu w domu Pontalan były rozpoczynane uroczystości Dnia Kazimierza Puławskiego. No jakoś nie jest to aż tak brane do siebie, żeby tu ta sala młodzieżowa była zapełniona. A potrzeba. Pięknych wiele rzeczy jest tu powiedzianych o Kazimierzu Puławskim, czy też o Tadeuszu Kościuszko. W tamtym roku, jak wiecie, nie wiem, może nie wiecie, na południowych przedmieściach w stronę Indiana, tam jest pomnik Tadeusza Kościuszki. A lata nosi, żeby zdobyć fundusze, ten pomnik po prostu ścieli. Nie wiem, czy się słyszeli. 5 miesięcy dostał, bo tam Polonia żyje. Znaleźli policjanci, odnowili, reaktowali, zrekonstruowali ten po prostu ten pomnik Tadeusza Kościuszki. Mówię dlatego, że Pan Konsul tu rolę też zadbalił o to, żeby właśnie to po pierwsze było, bo to po pierwsze jest z 1892 roku. Kiedyś istniała taka sala Pulaski Banquet Hall. Przyjeżdża dnewny pomiędzy 16 a 18, spaliła się w 1967 roku. Właścicielami byli górale Antonina i Ferdynand Władzończyk. Oni właśnie zadbali o to, żeby te części były. Kiedy jako młody emigrant przybyłem, ja ich widziałem, nie zdawałem sobie po prostu sprawy z tego, że takie coś istnieje. Niedaleko kościoła 5 braci męczenników. W 1993 roku, kiedy byłem sekretarzem generalnym Związku Pontalan, dwie panie, Ewa, świętej pamięci Ewa Chobrzyk i Alicja Gaal z KS Krakowa, no, dałem propozycję mojej osobie i zarządowi, żeby właśnie coś takiego tutaj powstało. Chłopy się skrzyknęli. Dzisiaj mamy co świętować, ale trzeba o tym pamiętać, bo mamy jedno z najbardziej, chyba najstarszych monumentów tutaj na południu Chicago z 1892 roku. Po pierwsze Kazimierza Puławskiego i dbajmy o to, spotykajmy się tutaj, Pani Anielu, to jest już 22 raz wydanie takiej ceremonii, bo 22 lata temu po raz pierwszy tutaj było. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze przez następne dziesiątki lat, przez tych, co po nas przyjdą.
Dziękuję bardzo serdecznie za umożliwienie wypowiedzenia kilku zdań. No i życzę danego przedpołudnia, poranku, młodzieży wielu wrażeń i mówmy dobrze o tym, co się tutaj dzieje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Poproszę Lecha Kuberę. Pragnę powitać wszystkich, pana konsula, pana prezesa Związku Podhala, jak i wszystkich gości, młodzież przede wszystkim, nauczycieli. No może w formie sprostowania, panie Andrzeju, chodzi o popiercie, pani Chobrzyk i Gałach do mnie się zwrócili, nie do Związku Podhala. I wtedy po prostu przedstawiliśmy na zebraniu Związku Podhala sprawę, czy by nie można było znieść tego pomnika popiercia. Te popiercie było w ogrodzie tawerny na ulicy Rydzmont u pięciu braci. No, ciężko było po prostu znaleźć miejsce na to, żeby postawić te popiercie tutaj na propertach Związku Podhala. Chcieliśmy przy Kiri High School, tutaj przy ulicy Puławskiego, ale nie wyrazili na to zgody. Jedyne miejsce, które się znalazło, to właśnie tutaj w ogrodzie Związku Podhala. No i po załatwieniu wszelkich formalności postanowiliśmy właśnie tutaj postawić to popiercie. Jeszcze przyjechał pan Morawa z Nowego Targu, stary żołnierz Armii Krajowej. On zbierał ziemię z wszystkich pulpitewnych i do Kopca Wolności w Nowym Targu. Pojechaliśmy do Sawanna, gdzie zginął generał Puławski pod Sawanna. I tam żeśmy po prostu pobrali grudkę ziemi, która znajduje się tutaj w popiersiu generała Kazimierza Puławskiego. Przywitał nas tam bardzo serdecznie pan Rusakis, major właśnie w tamtym czasie w Sawanna. Cały fort żeśmy zwiedzili w takich specyficznych warunkach. Pan Morawa grał na gitarze, śpiewaliśmy przy tablicy generała Kazimierza Puławskiego hymn polski. On grał na gitarze, to było bardzo wzruszające. I jedna tylko była taka smutna sprawa, bo nie było flagi polskiej. I zwracam się tutaj do młodzieży, do szkół średnich i w ogóle, że bardzo dobrze by było zorganizować jakieś wycieczki tam właśnie do Sawanna i zawieźć jedną polską flagę pamiątkową, a żeby tam została. Myśmy zostawili taką flagę, którą otrzymałem od pana Cieśli, świętej pamięci, i tą flagę żeśmy tam właśnie w Sawanna zostawili. Po powrocie do Chicago, jeżeli już wszystkie sprawy były pozałatwiane, postawiliśmy to popiersie, które się tu w ogrodzie znajduje, trochę było odnawiania, bo trzeba było piaskować w ogóle, żeby to wygląd miał. No i później odbył się bankiet, który rozpoczął właśnie Dzień Kazimierza Puławskiego, jeżeli chodzi o jego urodziny. I tak trwa do dnia dzisiejszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę panią Jolantę Wiśnicką. Dzień dobry państwu. Ja może już o historii nie będę mówić, bo to było tyle pięknych przemówień. Chciałam tylko serdecznie podziękować za to, że tutaj możemy uczestniczyć. Ja jako przedstawiciel Polsko-Sowieckiej Unii Kredytowej. Oczywiście podziękować też Związkowi Podhala za to, że organizuje tak piękną uroczystość i pożyczyć, żeby w następnych latach ta wspaniała uroczystość była celebrowana. Także dziękuję bardzo i życzę wszystkiego najlepszego dla Związku Podhalan, dla naszego jednego ze sponsorów tutaj na ziemi chicagowskiej. Dziękuję. Dziękuję.
Now I want to invite Per Michalski. Good morning. On behalf of Cook County Treasurer Rhea Pappas, we bring you greetings and congratulate you on this wonderful, wonderful occasion. I try to get to every year. It's outstanding. Pulaski, our great hero. Again, dziękuję. Poproszę Jana Młynarski. Dzień dobry. W imieniu Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej chciałem pozdrowić wszystkich zgromadzonych, a organizatorów gratulować wspaniałej imprezy. Przy tej okazji chciałbym zaprosić Polonię 10 kwietnia do Lemigre, gdzie Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza będzie współorganizatorem Dnia Polskiego. Będzie to pierwsza okazja tego typu, ażeby zaprezentować naszą geograficzną, nasze osiągnięcia w dziedzinach kultury, sztuki. I chciałbym wszystkich zapytać jeszcze raz do uczestnictwa w tej imprezie, która odbędzie się 10 kwietnia o godzinach 12:00. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę panią Elizabeth Allen o zarecytowanie wiersza o Kazimierzu Pułaskim. Witam Państwa wszystkich. Były przepiękne wypowiedzi. Ja chciałam to w formie krótkiego wiersza głównej myśli ująć. Ku pamięci pułkownika Kazimierza Pułaskiego. Czas upływa, lata lecą, a pamięć wciąż żywa. Bohaterów nam potrzeba, z odwagą, co serce podrywa. Bo ojczyzna, matka nasza, wciąż opieki potrzebuje. W tysiącletnim swym istnieniu wciąż wolnością żyje. Jej synowie wciąż waleczni i wciąż ją kochają. Z pełnym sercem i miłością o nią walczyli, życie oddawali za nią. Wielki Polak w Ameryce wciąż jest bohaterem. Oba państwa głoszą chwałę dzielnego pułkownika. Kazimierz Pułaski rozgłosił imię Polski, walcząc o wolność naszą i waszą, o świat lepszy i wolny. Dzień pamięci jego świętem, lecz także obu narodów. Oba hymny rozbrzmiewają ku chwale ojczyzny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poprosimy szkołę imienia Stanisława, prawda, Stanisława Holewińskiego o przedstawienie swojego programu. Wicedyrektorką opieki kuracerstwa jest pani magister Wiktoria Wokół, przedstawiciele zarządu rodziców, zuchy i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego działający przy szkole. Bardzo proszę. Witam wszystkich Państwa. Przywiozłam dzisiaj skarb naszej szkoły. Mamy ich kilka, ale ten jest największy. Zuchy, harcerze, którzy działają już od roku 2002, a więc prawie 15 lat. W tym roku 2002 założyłam polskie harcerstwo w naszej szkole, bo uważam, że każda szkoła powinna mieć harcerstwo. Dlaczego umiemy sobie na to odpowiedzieć? Harcerstwo niesie, pomaga w wychowaniu przede wszystkim, pomaga nauczycielom, pomaga rodzicom, gdyż kształtuje charaktery i wysokie ideały naszych dzieci i naszej młodzieży. I to ma zostać do końca życia.
Rodzice bardzo sobie też cenią to, że w naszej szkole istnieje harcerstwo. Nie poznają swoich dzieci, gdy wracają z obozów. Są pełne hartu ducha, ciała, bardzo odporne. Chłopcy bardzo rycerscy, odważni, pełni wysokiej kultury, no i realizujący te trzy najważniejsze słowa, najświętsze słowa dla Polaków: Bóg, honor i ojczyzna. W szkole naszej, która w roku 2014 obchodziła jubileusz złoty 50-lecia istnienia, uczymy jak najbardziej o znaczeniu Polaków i Polonii w świecie. W tym pokazujemy sylwetki wybitnych Polaków w różnych dziedzinach, ale nie istniałaby nasza szkoła, gdyby nie mówić o tych dwóch najważniejszych bohaterach dwóch narodów, Tadeuszu Kościuszce, no i właśnie o generale Pułaskim. Współpracujemy z Domem Podhalan. Cenimy sobie tą właśnie współpracę od wielu, wielu lat w różnych płaszczyznach i zawsze jesteśmy otwarci na dalszą współpracę. Jeszcze to powiem, że teraz niedawno nowy prezydent Andrzej Duda objął honorowym patronatem harcerstwo. Zarówno to w kraju, jak i za granicą. Także czujemy się mocno zaopiekowani przez właśnie naszą ojczyznę. Natomiast patron harcerstwa, ksiądz Stefan Frelichowski, druh Wicek słynny, powiedział, że gdyby tak się stało, że istniałoby państwo, którego wszyscy obywatele byliby harcerzami, no to byłoby państwo naprawdę wyjątkowe, pełne tych właśnie najwyższych ideałów, wartości, które staramy się wpajać młodemu pokoleniu. Z nadzieją, że z wiarą, nadzieją i miłością w przyszłość zapraszamy naszych harcerzy do występu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Naszym harcerskim pozdrowieniem Szuwaj! My gromady i drużyny z harcerskiej z południowej strony miasta uczcimy dziś wielkiego bohatera dwóch kontynentów, Polski i Stanów Zjednoczonych, walczącego o pokój i wolność narodu świata. Oh,
nie wiemy. Broń, koszabla, karabin, sztylet, armaty. My takiej nie mamy. Ale walczyć będziemy lepszą bronią. Tak. Tak, zabierzemy widły, młoty, boże, ostro, miodo, kij. A ja koszą. I za jednym za mamą trzy głowy prowadzą. O, to zostaniesz generałem, takim jak generałem Zimierz Kłaski. Ja będę generałem, ja generałem Kazimierz Kłaski. I walczę, będę na całą rzeczę. Tylko chcemy patrzeć na naszą Polskę. Dokładnie, ale pamiętajcie, że generał Kazimierz Kłaski dzielnie patrzył o wolność Polski. I mój dziadko mówi, że na życie kochał ten kraj. To wielki rycerz, a my na razie musimy uczyć się być dobrym Polakiem. Pracy? Pracy? Patrzyj oczom. Baczność, nad przód marsz. Poczekajcie, baczność, nad przód marsz. Wolnej i niepodległej Polski.
Generał kochał i doceniał rycerza i jego zasłużony sztandar. Nam jeden sztandar przed innymi. Nam jeden sztandar, jeden śpiew. Sztandarem Grudka w polskiej ziemi, pieśnią praojców, myśli i krew. Nam jeden sztandar nad sztandary, nam jeden pacierz, praca, trud. Jedno wyznanie polskiej wiary, ojczyzna, wolność, polski lud. Generał Pułaski staje do walk z narodem. Toczy zwycięskie bitwy. Zdobywa Jasną Górę, która znowu stała się ostoją polskości. Oj, kuć nam wóza śpiewa, oj, kuć
przyjaciel ziemi Waszyngtona, ostry na tarciu pod Savannah, 9 października 1799 roku, trafiony kulą. Jest ranny. Zdążył jeszcze szepnąć. Widzę ołtarzy drzewiennej kaplicy, gdzie w cichej modlitwie i śpiewa trud pogrążony. Widzę polskie wojska, zwyciężają. A ja w imieniu
w imieniu dyrekcji zarządu Szkoły Polskiej im. Księdza Prałata Stanisława Cholewińskiego, całego grona pedagogicznego, wszystkich rodziców tutaj zgromadzonych i nie tylko, chciałabym serdecznie podziękować paniom, które przygotowały ten program patriotyczno-muzyczny. Przede wszystkim kierowniczce harcerskiego zespołu Wichry, pani Barbarze Poniatowskiej-Ciepiela. Serdeczne dzięki. Dziękuję młodzieży tej, która naprawdę jest wspaniała, dlatego że z chęcią chce wystąpić, uczy się wspaniale, jest z nimi przyjemność pracy. Pracuję z harcerstwem 44 lata i muszę przyznać, że każde spotkanie z młodzieżą z południowej strony harcerstwo jest dla mnie najpiękniejsze. Dziękuję i pamiętajcie, że harcerstwo odbywa dzięki pomocy rodzicom i szkołom polskim możemy być dumni z naszej młodzieży. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie kierownik artystycznej całego występu pani Ani Leśniakowskiej i zapraszamy. Piękna okazja wyjścia i życzymy sobie dalszej owocnej współpracy. Dziękuję z całego serca wszystkim i naprawdę wierzę, że z tej młodzieży wyrosną prawdziwi Polacy. To są naprawdę niesamowitymi patriotami, chętni do śpiewania i to będą prawdziwi Polacy. Dziękuję bardzo. Chcę tutaj właśnie powiedzieć, że przy naszej szkole istnieje silna drużyna harcerstwa. Życzymy każdej polskiej szkole takiej właśnie drużyny. I mamy tak, mamy gromadę zuchów, gromadę morską zuchów. To ci najmłodsi, którzy wystąpili. Mamy drużynę harcerek, morskie oko. I mamy piątą drużynę harcerzy imienia generała Józefa Hallera. Tak właśnie pracujemy. W tym miejscu chcę również podziękować rodzicom za to, że zawsze są z nami i życzyć dalszej, żeby dalej byli z nami, ile tylko można, a będzie można. Tak, witamy tutaj nowego, kupcowego harcmistrza ZHP Tomasza Brodowskiego. Serdecznie. Zapraszamy do naszej szkoły. I życzymy współpracy owocnej, szczególnie z piątą drużyną harcerzy imienia generała Józefa Hallera. Proszę bardzo. Zapraszamy druh na opiekunkę gromady morskiej. Bardzo proszę. Druhne Bogusie Czebotar. Tutaj do nas. Przyboczne
Równy Bogusi, Gabrysie Lukanus i Wasie Kosarek. Gabrysia. Wasi nie ma, bo Basia wyjechała z Misterium aż do Nowego Jorku. Tak? Teraz tak, harcerki. Drużynową Emilkę nie najadła, proszę tutaj, kierującą drużyną harcerek.
Pamięć w Polsce o generale Kazimierzu Pułaskim ma historyczne znaczenie. Jako pierwszego powstańca, takiego przekusora legionów, ciągle w Polsce trzeba, umiejących bronić demokracji, gdy zajdzie potrzeba. Dla młodych przykładem odwagi i wytrwałości, broniący zwycięsko naszej i drugiego kraju wolności. Imię Pułaskiego wśród nas niechaj zawsze żywym będzie. Jego patriotyczna postawa życiowa światłem dla rodaków będzie. Pamięć o Pułaskim w Ameryce. My dzisiaj co tu stoimy, generale twoją postawą. Wielkiego patrioty się cieszymy. W randze generała walczy w armii Jerzego Waszyngtona o wolność Stanów Zjednoczonych. Dzięki swojej odwadze awansował kilka razy. Uratował życie Jerzego Waszyngtona. Promował Pułaskiego stopniem brygady amerykańskiej kawalerii. Pułaski utworzył Legion Kawalerii, na czele którego odniósł zwycięstwo nad Anglikami. Nadano mu stopień mistrza amerykańskiej wojskiej loży wojno-mularskiej. Do ostatniej kropli krwi walczył o wolność Stanów Zjednoczonych. O generale pamięć długo będzie trwała. Prezydent Barack Obama podpisał rezolucję nadającą pośmiertnie honorową obywatelstwo USA. Generał Kazimierz Pułaski był jedną osobą w ten sposób uhonorowaną. My, młodzi rodacy, starajmy się swój patriotyzm ubogacać. Thank you.
polskiej szkoły imieniem prałata Holonińskiego, wszystkim opiekunom, nauczycielom za piękny występ patriotyczno-muzyczny pod kierownictwem Bożeny Poniatowskiej-Ciepiela i kierownika Anny Leśniakowskiej. Dziękuję dzieciom ze szkółki pieśni i tańca przy Związku Podhala pod kierownictwem Bożeny Mąka i instruktora Andrzeja Nędzy. Dziękuję muzyce góralskiej, pocztom sztandarowym i wszystkim uczestnikom. Gdzie muzyka? Gdzie ta muzyka? Zapraszam teraz do naszej Opy Góralskiej na poczęstunek, kawę, jak już napijemy, zrobimy sobie zdjęcie, także nie rozsądźcie się, dopuśćmy do zdjęcia. Kucną, tak. Panie konsul. O, dobrze. Nie, pan konsul nie, ale... Dzieci w łodzie, czy kucznijcie sobie. W lewo, to będzie nie wyjeżdżą. Trochę z tym idźcie do zdjęcia, no i... Tak troszkę, żeby to... Nie, niech oni tam... Ale oni nie wiedzą, nie reszta z tyłu. Okej, stop. Kamień ściągnij. Kapuzę ściągnij. Kapuzę do mnie ściągnij. Hej, chłopaki, kucznijcie sobie, kucznijcie. Tu stąd schodzimy, tam.
cofnijcie się i do nas patrzcie. Do nas patrzcie. Idzie do nas. Proszę księdza. Idziesz tam bardziej, bardziej. Bardziej. Musimy mieć. Czekajcie, ponieważ inne ludzie robią, czekajcie. O, sypek! Dominik. Dobre. Dobra. Selfie!